Uszkodzona figura świętego Mikołaja, zniszczone choinki i graffiti na elewacjach Domu Kultury i hali sportowej to bilans ostatnich wybryków wandali w Chrzanowie. Choć okres bożonarodzeniowy i noworoczny sprzyja refleksji i zadumie, okazuje się, że nie wszystkim udziela się ta świąteczna atmosfera. W Chrzanowie w ostatnim czasie wandale dali o sobie znać kilkukrotnie. Zaledwie kilka dni biuro obsługi klienta multimedia w Chrzanowie zdobił Mikołaj. W święta figurka zniknęła z parapetu firmy. Mikołaja z oderwaną nogą znalazł 30 metrów dalej rzecznik policji Robert Matyjasik. Mamy tutaj do czynienia głównie i wyłącznie z aktami chuligańskimi, takiego prawdziwego wandalizmu, gdzie młode osoby nietrzeźwe po prostu niszczą to, co powinno być naszą wizytówką tutaj w Chrzanowie, choćby mówię to w kontekście tego świętego Mikołaja, który jakby na to nie patrząc, no jest patronem miasta Chrzanowa. Chcielibyśmy, żeby ten sprawca za to, co zrobił, poniósł zasłużoną karę. Ja tylko przypomnę, że ta kara w przypadku, jeżeli ustalimy tego sprawcę, jest zagrożona, czyli to zniszczenie mienia jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Oświadczenie w tej sprawie wydała już spółka Multimedia. Samo wydarzenie niezmiernie nas zasmuciło, szczególnie z uwagi na fakt, że zdarzyło się to w drugi dzień świąt. Postaramy się, aby Mikołaj został jak najszybciej naprawiony i powrócił na miejsce. Czytamy w e-mailu przesłanym nam przez Zuzannę Wolską, specjalistę do spraw kontaktu z mediami w spółce Multimedia. Policja wszczęła postępowanie, ale sprawca na razie pozostaje nieznany. Rzecznik policji przekonuje jednak, że należy być dobrej myśli, bo czasem chuligani wpadają. Dwaj wandale, którzy uszkodzili dwa pojazdy w Libiążu, są dwaj sprawcy pobicia, również z Libiąża. Czasem udaje się złapać sprawców, ale niestety to najwyraźniej nie odstrasza chuliganów, bo takich zdarzeń przybywa w całym powiecie. Jeżeli popatrzymy analogicznie do lat poprzednich, tych zdarzeń w kategorii zniszczenia mienia na pewno jest nieco więcej niż było w latach poprzednich. Widać to na przykładzie Chrzanowa. Niedawno informowaliśmy o akcie wandalizmu, do którego doszło na placu Tysiąclecia. Chuligan uszkodził wówczas piec węgierski, w którym przed świętami dzieci wypalały figurki Mikołajów. Bok pieca został zniszczony, a tym samym większość rzeźb w nim znajdująca się uległa rozbiciu. W Boże Narodzenie wydarzył się kolejny chuligański wyczyn. Wandale uszkodzili nie tylko figurkę świętego Mikołaja, ale również choinki znajdujące się przy hali sportowej. Natomiast w połowie minionego tygodnia wandale oszpecili dwa prywatne budynki. Pomalowali też elewację Domu Kultury i hali sportowej. Straty wstępnie oszacowano na co najmniej 2000 zł. Wniosek o ściganie sprawców przestępstwa Ośrodek Kultury złożył na komendzie w czwartek. W poprzednich latach policjanci tutaj z Chrzanowa wykryli paru takich wandali, którzy dokonali na terenie Chrzanowa kilkunastu takich różnego rodzaju zniszczeń, elewacji, czy to sklepów, czy to budynków. W tej sprawie akt oskarżenia został skierowany do chrzanowskiego sądu. Pozostaje mieć nadzieję, że i tym razem uda się ukarać sprawców. Prawdopodobnie pomocne w tym będą nagrania z kamer monitorujących ten teren. Pliki z nagraniami trafiły już na komendę policji.